Siemaneczko, jestem pewnym Niemiec. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziecie lecimy dalej. Musimy tutaj na mojej łące, bo przecież była siewana. Gdyż ta właśnie tutaj jest owiec niwelowana. A tutaj, co była pszenica, była właśnie zasiana. Teraz to widział, było to przygotowane na wiosnę. Więc kawałek czasu temu. Więc co, dzisiaj musimy się wziąć, bierzemy naszą M-kę, ściekę. Odpalamy maszynerię, no i no co, i grzejemy, tak? Zobaczymy, jak to finalnie wszystko wyjdzie. No i odpalamy kosiarę, niech się teraz wszystko spędzi pięknie, ślicznie, ładnie. No i myślę, że będzie idealnie. Dobra, grzejemy, bo tu naprawdę nie ma czasu. Trochę tak jest do obkoszenia, bo tu mamy ogólnie trzy łąki do obkoszenia, więc no trochę... No bo tych będzie. Więc no, nie jest tak źle. 12 485 na koncie, ale powiem szczerze, nie radzi się, że tymi pieniędzmi. Czemu? Bo wyszła afera. Wyszła afera właśnie związana z moją pracą. To kupiłem w poprzednim odcinku. A o co chodzi? No chodzi to, proszę państwa, o to, że ja kupiłem ją od handlarza. Trasa miała być legitna, piele były, wszystko było, hipotetycznie i praktycznie na kwicie wszystko było dobrze. Okazało się, że ta trasa jest radziona. Bo patrząc na trasy, ta trasa kosztuje 40 tysięcy zwierz. Ja dałem za nią 15 tysięcy. Więc o 25 tysięcy, może 20 za mało. Powiedzmy. Ponieważ te maksimum, minimum te 34-35 tysięcy by trzeba za nią dać. Zadałem 14 tysięcy. No i policja przyjechała. Do mnie. Pytała się o tą właśnie wspomnianą pracę. Dziwne to jest, bo ogólnie nie wiem, jakby to ująć. Wydaje mi się, że raczej maszyny to jest ciężko kiedykolwiek znaleźć. No i jest taki mankament, że gościu, który sprzedał mi tą prasę, no poszedł na nie tyle oczepkę, co na przesłuchanie na dzień dzisiejszy, skąd ma to pracę i tak dalej. Ale co lepszy, wychodzi na to, że to ja tą pracę teoretycznie chciałem, on tylko był po przewoźniku. No i mamy teraz słowo versus słowo. Pity były, wiadomo, jak człowiek kupuje maszynę, nie pomyślał o tym, żeby po prostu tak to przy tej ciekawości na spokojnie, na spokojnie, na uściwie, jak to się mówi, parzyć trochę. No ja podpisałem tą umowę, wszystko. No i faktycznie, praca tam przewoźnik, wszystko jest elegancko. Dla niego strony, dla mnie niekoniecznie. Więc jest kwestia taka, że albo biorę wszystkie koszta, które po prostu były poniesione przez teoretycznie, to mam wystawę, teoretycznie, no tak, można powiedzieć, teoretycznie przez niego były poniesione, bo on niby teoretycznie kasy nie wziął ode mnie, no tak trochę głupota, no ale co zrobić. No i teraz oni dokupują się do właściciela, się dokopali, no i realizacja ewentualnie może powiedzieć tak: albo płacę resztę pieniędzy, czyli te 30 tysięcy na tą pracę, bądź ponoszę koszty i po prostu ją odwożę. No i teraz zagwozdka. Piszcie, co teraz w takiej sytuacji mogę pojąć, bo nie wiem. Zachodzę w głowę,
czy ponieść koszty, które te są abstrakcyjnie duże przez policję i tak dalej, przez to, że policję poprowadzi i tak dalej. I oni by tam z tego przewodnika będą mieli w tamtym gościu, nie wiem, też sam pogubiłem się z tym wszystkim. Jest kwestia taka, że sam transport, tak, proszę Państwa, sam transport, bo to teoretycznie pasa z Francji, znaczy pasa francuska, z Francji ściągnięta, transport, wychodzi mnie 10 tysięcy, nie wiem czemu tyle, wiadomo, teoretycznie patrząc, lepiej mi nie chyba robić, tak? Ale z drugiej strony, ja będę stracił dychę jeszcze, ale tych pieniędzy za tą zapłaconą klasę nie dostanę z powrotem. Więc teraz jestem ostatni 23 tysiące albo dopłacić 3 lichy i wziąć po prostu gościem się dogadać, bo nie jest taki, inaczej nie jest jakiś gościu tam zajebali po prostu klasę. Po prostu kupić ją za te 44 tysiące całościowo. No i teraz pytanie, czy mi się to opłaci? My całościowo mieliśmy 44 tysiące, ale 30 tysięcy polskie plus tam to 15. No, piszcie mi, co mam zrobić pod tym względem. No ja muszę ogólnie wynieść całościowo do tego jakieś jeszcze 18-25 tysięcy, muszę jeszcze mieć 37 tysięcy, muszę mieć ogólnie na koncie, żeby po prostu teoretycznie pasa była moja, czyli poniesione go 37 tysięcy w Francji plus 15, 14 tysięcy przepraszam za handlarzem. Więc no, będzie ciekawe. Naprawdę? No i teraz zagwozdka. Myślę, coś mi doradzicie. Z tym, bo jeszcze kredyt mogę sobie ewentualnie dobrać, co z jednej strony nie chciałem. Nie będzie bolało to. Ewentualnie jeśli pszenicy mi tyle jeszcze odda. Nie wiem, czy nie, przepraszam, ale raczej to jest niemożliwe, żeby mi oddało 40 ton pszenicy. Nie wiem, przepraszam. Dlaczego mam mówić pszenicy? Pszenicy dopiero sprzedałem. Jęczmienia. To jest ton, no nie ma opcji, żeby mi oddało. To jest jedyny ratunek na dzień dzisiejszy. Z mojej perspektywy. No to tylko i wyłącznie. Czekajcie, muszę jeden myk zrobić, bo drażni mnie siedzisko, na którym siedzę. Więc wpiszcie. Co tutaj by zrobić? No z mojej perspektywy, no to ale czekajcie, czy nie byłoby trójki mi rzucić kolorowej? Może takie coś. Będę nie tylko wolował, że się gdzieś się rozkręcał. No bo tak naprawdę, z mojej perspektywy, teraz wychodzi to, że najlepiej by mi było zapłacić za tą pasę, bo jeszcze 34 tysiące. Czyli pasa, można powiedzieć, wychodzi mnie dwa razy drożej, ponad dwa razy drożej niż sam ciągnik z przyczepu. Chyba się nie będę. 18-400 wyszedł mi ciągnik plus prasa, przepraszam, przyczepa chyba 8400 coś takiego, czy 8000, już nie pamiętam, przez to już pamiętam, chyba nawet, to prawda, wychodzi mi dwa razy więcej gdyby nawet niż dwa maszyny, które kupiłem na teraz, po praktycznie trzy. No jestem teraz naprawdę zakłopotany z tym wszystkim. Piszcie
może mi doradzicie. No afera niezła, już chcieli mi do paki pakować. Nie wiem, niby teoretycznie ja powinien być na tym osobie, ja przesłuchanie swoje miałem. To co miałem, no pokazałem, no na przyszłość na pewno lepiej spisywać umowy, sprawdzać umowy, które się podpisuje po prostu. Nie odniebywać o takiej maniany jak to teraz, no po prostu mi wyszło, tak? No bo teraz naprawdę niestety herta pola. Patrząc całościowo, choć chuj tam, herta pola nie teraz popłynie się kupi, tak? Tylko opinia, jak to się mówi, wnioskowa, no jest dość mocno zszarwiana. Więc no teraz po prostu mówią na mnie, że jestem, no, kratobie, złodziejem, przez to, że no, kasa stoi, a kasa nie jest skradziona. No to by pomyślał, że ciągle to jeszcze może być zrozumiałe, ale że ktoś tak u nas bezkrobną, ciężko powiedzieć. Już naprawdę. Z tym wszystkim trzeba iść do banku, do mieszkań, do góry, no i to się trochę nadpłaciło, no bo teraz będzie trzeba, no bo dawać na jakiś krótszy okres, nie wiem, na rok czasu, 25 tysięcy, może 3 tysiące jeszcze w roku, na miesiąc jeszcze porobię. No zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Myślę, że mi doradzicie z tym. Na ulicie. Już tam trochę tam projekt temat skończony, bo dlatego trzeba czekać na policję. To policja jeszcze weźmie, no wiadomo, jeśli odzyskam, a na pewno odzyskam jakieś pieniądze z tego przedsięwzięcia, które no szalnie moim dobrym nazwiskiem, że tak powiem, właśnie ta sprawa. No to policja powiedział, że jeśli tak będzie, no to pan dostanie też no, niemałe odszkodowanie za to. No to też prawdopodobnie będzie dłuższy okres niż rok, dwa. Podejrzewam, że po 5 lat może być taka sytuacja, że będzie to ułatwione, bo naprawdę jakiś dobry sędzia będzie, który naprawdę nie wstawy na ślimia kogoś, kto by tam oszukał też tego klienta, jakiegoś klienta, który też ta firma szukała, tam firma, czy tam ten handlarz, tak zwał. Chyba, czy handlarz. No. No trochę tak po prostu wyszło mnie tak, jakby chciał. Wsiadłem do nowej pasy, praca fajna, prawna, no ale koszt teraz taki, że kupiłbym rolującą i jeszcze dobry ciągnik, albo ewentualnie kupiłbym rolującą i miałbym więcej, tak mam same problemy z tym związane, tak. Ewentualnie teraz tak będę chciał gdzieś kupywać, sam bym jechać za granicę i po prostu ściągnąć maszynę do świętego spokoju, czy to z Niemiec, czy do Francji, czy to nie wiem. Skąd w ogóle nawet indziej, ale żeby po prostu mieć tą świadomość, że samą jadę i sama mu to dogaduję. No bo innej już opcji po prostu nie widzę. No bo widzę na razie tutaj, że ta kawa nie jest odkoszana. Dobrze tam tu idzie. No i ten, mogę powiedzieć, świętszy kawałek obcinamy. Pytamy. Myślę, że tak. A nie wiem, jaką posiadaczkę idzie. Szczerze chciałem. Patrzyłem się. No, bo tam takie pieniądze, nie to ze słówko się poglądam, ale wiem, no, że nie ma opcji. Muszę takie rzeczy. Póki nie było więc spraw. Nie załatwię sprawy. Właśnie z tym związanym z tym przepasą. No to na razie żadnych nowych nabytków nie będzie, żadnych nowych pól nie będzie, nie wiadomo, dzierżawa dochodzi, no ale już ta dzierżawa też z drugiej strony z tego co wychodzi, no to ten gościu już przez to, że mimo wszystko, że widzi, że ja dobrze dbam,
nie jakoś nie próbuję się przodować, ale wiadomo, to starsza osoba, która bym wierzył, jak powiedział wszystko, to usłyszy. Albo usłyszała, że no jest to klasa kadziona przeze mnie, czy pośrednio przeze mnie. No to wiadomo, że teraz tym pan też zbytnio nie chce patrzeć. Mam nadzieję, że to będzie żadny nie zabierze, a chyba, że trafię cię na końcu dzierżawy, bo już chociaż może się pan zmienią, nie wiem. Jak się wskazał w imię szybko, to może będzie dobrze. Pewno będzie trwała w sierpniu sprawa sądowa, więc no, wszystko będzie w sierpniu powiedziane. No wreszcie 2 tygodnie, bo powiedzmy, to jest połowa lutego. No i przepraszam. No, jeszcze 2 tygodnie gdzieś. 2 tygodnie do sprawa sądowa będzie. Ewentualna. Czy takiej sprawy dojdzie? No bo wiadomo, będzie to, dojdzie to. Bo to jest jako kradzież. To jest w zasadzie takie, że ja posyłam tego handlarza, tak? Był. Tak, no wiadomo, zakradzi, za pomówienie, że ja okradę tu innego tego gospodarza. Dobra, już nie kontynuujemy tego tematu, bo aż już się tutaj zamiast pod tym względem nakręca. Tak, co zrobiłem między nagraniami, można powiedzieć. Oczywiście oglądałem kostki, pozwoziłem kostki, troszeczkę czasu spędziłem, ale nie jest tak źle. Tutaj będzie robione to w pryzmę, tatara tutaj właśnie, tego kawałka. Z tamtej dzierżawy jeszcze będzie robione wsiano. Myślę, że wtedy nam tego wszystkiego powinno starczyć. Wiadomo, miał być też nowy nabytek. Następny odcinek, żeby po prostu już też fajnie to wychodziło. Czyli te paszołów, żeby jest dogadany. Ale zobaczmy, będą w pewności kredytowej, może się uda tak zrobić, żebyśmy trochę nadebrali kredytu, ale z drugiej strony, żeby po prostu już rozwinąć tę gospodarstwo na większym speedzie, mimo przeciwności losu, tak to powiem, i będzie wszystko elegancko. No, mówię, teraz tylko dzwonię jeszcze do pomyśla, ja tu później po cięciu trawy, bo jestem gdzieś o 4, bo skończyć to wszystko. Nie dowiedzieć co i jak. Tym wszystkim. I po drugie, do banku muszę następnego dnia zadzwonić jutro. Nie dowiedzieć się co. I jaką mam zdolność kredytową po prostu. Czy takimi dochodami mam możliwość, no, po prostu zadania kredytu, tak? Gotówkowego. Zastanawiam się tego. Wiecie, no szczerze w czasu, wiecie, w razie czego się dowiedzieć, jak to mam to uwieść. Dobra. Ale zobaczcie, tak sobie z ciekawości zobaczy. No i tak wiadomo, że ja przez moda to robię, więc tu nie ma żadnego ukrycia. Chciałbym wziąć kredyt. No! Szczerze? 90 tysięcy kredytu mogę dodać. Co no daje mi całkowitą kwotę ponad 200 tysięcy. Teraz powiedzmy, chciałem wziąć 30 tysięcy. 30 tysięcy na rok. Daje mi to kwotę 2,5 tysiąca na miesiąc. Czy jestem w stanie? Chyba będę w stanie to zrobić. Ale to się wszystko dowie. W późniejszym czasie, a w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie odcinek jest podobne, to zostawcie w ogóle komentarze, linki z oglądania, nie trzymajcie dla następnego odcinka. Na razie.